Cześć, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oglądacie kanał antygaming.com, a ja jestem Listwa i z okazji Halloween chciałem wam pokazać taką, zdaje się, horrorową gierkę, która się nazywa The Hatman. Coś tam dalej jest, jakiś podtytuł. Wiem, że okazja, jaką mamy, czyli Halloween, jest dobra na ogranie jakiegoś horroru. Ale też chciałem wybrać coś, czego na YouTubie nie ma i w co inni nie grają w kółko. Zdecydowałem się na to. Zobaczymy, czy ta gra w ogóle jest dobra, czy będzie straszna. No może się okazać, że wcale nie będzie. Także zrobię play i zobaczymy. Who do you want to play as? Mother. Has gone missing, no need to come here as we have our full staff looking for her. You would just be in the way. No dobra. Mamy grę, jesteśmy w windzie. Rączka. Wow, ale kurde. Pikselowate. Okej, idziemy. Zdaje się, że jeszcze kiedyś miałem okazję grać, ale chyba jakieś 5 minut. Gra jest bardzo cicha, to jest jakiś obrazek. Tam z tyłu ktoś jest. Wow, ale cień. Dobrze, że mamy XXI wiek, nie? Bardzo fajnie, okej, są jakieś gazety. Hunting Shadows. Nie da się tutaj wejść. Okej, dobra, to pójdziemy do góry. Może tam czeka nas coś lepszego. W ogóle strasznie się ta postać wleczy. O, kolorowy pokój. To jest chyba dom? Wydaje mi się, że to jest dom. Nie wiem, czy w biurze byłyby takie kolorowe te. Nie da się tego otworzyć. Drzwi są tutaj na stałe pootwierane. Nie, to chyba. Nie, no to jest dom. Kurde, hotel to jest chyba. Wydaje mi się, coś wydaje. Kibel. Rozpikselowany kran. Nie da się podjąć żadnej akcji. O. Książka się unosi. Dzieją się dziwne rzeczy. Dobra, zaczęło być ciemno. Okej. Ja tu nie jest nic napisane. Dobra. Nie chcę mi się tego czytać. Nie jest nic napisane. You missed something. O, zajebiście. Nic nie widzę, jest strasznie ciemno. Mam lampę. O, a teraz już się wszystko zmieniło w strasznie obrzydliwe. Już bym się tu nie odlał, nie? Do takiego obrzydliwego klopa, do nigdy. Dobra. Idziemy dalej. O kurwa. Pierdol. You missed something. Dobra, to jest kartka, tak? A teraz tekst jest. No dobrze, tutaj też jest kartka. Wezmę ją. I co? I coś tam jest, nawet jakiś widoczek za oknem. To jest to samo zdjęcie, co było na dole. Ciekawe, czy tu w szafce coś jest, no ale nie można otworzyć. Co drugą, Boże Święty, straszne. Aha, tu jeszcze coś jest. Dobra. Wszystko? O, a to jest... To? Jakaś komora dekompresyjna? No tak, to jest to takie coś, jak ktoś sam nie może oddychać i potem leży w czymś takim. Aha, mogę zmienić na rękę albo na latarkę, a ciekawe czy... A, w drugą stronę już nie działa, tak? O, dobra, na F jest flashlight też. No dobra, ciekawe czy bateria... Co? It looks pretty strong. Pewnie trzeba jakąś broń. W każdym wracając, jestem ciekawy czy bateria w tej latarce się wyczerpuje. Z tego co widzę, nie ma tutaj żadnych wskaźników, jakby tak się niby miało dziać. To jest ta winda, z której przyszliśmy.
Wydaje mi się, że musimy znaleźć coś, jakiś łom, nie wiem, krzesło, kurde. Tutaj teraz jest otwarte. A. To są kredyty. O, przerażające kredyty, dobra. Gazety się nie ruszyły. Jest Misiu. Misiu, który był wcześniej do góry. Jest to przerażające. Jestem bardzo przestraszony. O, siekiera. Kto by pomyślał? O, jest dom i jest wbita siekiera. Na siódemkę. To znaczy, że są jeszcze te pozostałe elementy ekwipunku. Oddaj mi siekierę. Znaczy już nie mam siekiery. Tak, została wbita na stałe w deskę, już nic nie można zrobić. Dobra. Dobra, dobra, to wygląda na rentgen płuc, w których jest bardzo dużo szkła. Lampka. Kurde, ta latarka to tak powiem, że zbyt wiele nie daje. Ten cały mrok ukrywa to, że istotnie tekstury są kiepskiej jakości, jak się podchodzi, to w ogóle znika. Szkoda, że te cienie takie rozpikselowane, ale dobra, bo ja tu chyba psuję klimat w ogóle tej gry. Takim narzekactwem. To jest łóżko bez materaca, a tam się coś świeci, nie wiem, czy ja tam chcę iść. Wanna pełna sosu? Nie wiem. Tam coś weszło. Jestem przekonany o tym. Okej. O, szafka. Szafka, która jest panternie zamknięta, nie możemy jej otworzyć. Chciał na dworze połazić trochę. Nowy kibel. Symulator chodzenia, to jest rozwalony wózek. Tam jest znowu to coś do oddychania. O Jezus, gdzie ja wlazłem? To jest pokój bez klamek. Super, trafiłem na oddział psychiatryczny chyba. Mogę tu wejść, co jest niepokojące. To zaraz się zatrzasną drzwi. Nie, nie zatrzasnę się dobrze. Puste pudła, dobra, tu wejdę. Ciekawe, bo patrzcie. Tutaj wchodzę, tu jest a jaśniej, a tu jest ciemniej, bo... Aha, bo żarówka nie działa, dobra. Ogarnąłem. Ogarnąłem. Tu w ogóle nie ma żarówki. Super, koleś był w ciemności, sam laska w ciemnościach była trzymana. Niezbyt dobrze. Też nic nie ma tu? Zdaje się, że pustka. O, słyszę szepty. Jezus, ale to w ogóle strasznie klaustrofobicznie jest. W sensie, ta latarka tak klaustrofobicznie świeci. Trochę wam zgłośnie tę grę, co? Wydaje się, że jest strasznie cicho. Słychać tylko mój komentarz. Mój aksamitny głos. Książki. Wywalone wyro, no tu się coś zdecydowanie musiało dziać niedobrego. Światło działa, to dobrze. Lustra nie ma i strasznie szumi i mam wrażenie, że to coś, co szumi, to chodzi górą. Tak. Kurde. Coś... O, coś tam mruga. A, to. Ja pierdolę. To jest, nie wiem, co to jest, syp jakiś, kurde. Slump. Pierdolę, idę stąd. Nie, tutaj spieprzam. Ciele jeszcze radio. A to też byłem. Albo... Jezus Maria. Raczej mnie wyskoczę, się przestraszyłem. Ej, ale o co tu chodzi? Muszę zdobyć chyba te dzienniki do końca, co? I nie dać się złapać. Trochę taki slender, tylko w szpitalu.
nie da się aktywować. Cześć, to radio. A tu już, kurde, albo ja tu już byłem, albo te wszystkie lokacje wyglądają tak samo. A co to jest? Idzie tutaj, idzie tu. Pierdolę. Tutaj. Gdzie to? Kurde, boję się. Dobra. Jezus Maria. No bo jakieś radio zapieprzone tu gra. Zawsze tam, gdzie wlezę w ciemnościach, to on jest. Dobrze, że ma takie wielkie świecące oczy. Tam jest, dobra. Płuca. No nie. Łatwo tu się w ogóle zgubić. Znowu tutaj jestem, tu już byłem. Chodź za mną, pedofil. Kurwa. Całkiem szybko chodzi. O, tu jest jakiś korytarz, w ogóle zniknęło to tupta, nie? Wszystkie lokacje tutaj wyglądają tak samo. Jezus, i wszystkie radia grają. Coś leży. Co ja teraz mogę zrobić? Mogę podpalać lampę na przykład. Tu jest. Jak on w ogóle przenika? Klop. Skurwa. Przyjmij coś. Zamknij mi kibel. Jak on stąd? No zajebiście, nie wyjdę stąd. W niego świecie to coś daje? W życiu nie znajdę tego, jakby tak błądził. Nie. Powrotem. O. A dobra. Włącz mi tę lampę. O. No idzie do mnie, no. Jak się przyzwyczaisz do obecności tego gościa, to już tak nie straszy. Mam wrażenie, że... Ja ciągle coś omijam, że chodzę obok tych zagadek. Czy ja tu byłem? Byłem tutaj. Tu nie byłem, bo nie pamiętam penta... This isn't real. To jest zły sen tylko. Trzeba mu się dać złapać. W ogóle są jakieś strzałki. Ja pierdolę, nie też... Irytujący dźwięk strasznie. Tam jest.
Zabiłem się. Ale śmierć. To fajnie, że nie można tamtędy przejść. Dobra, jeszcze raz. A, jeszcze raz startuję od tego momentu, tak? Co to w ogóle jest za miejsce? To chyba szpital. Ale szczerze powiedziawszy, to nie przypomina. No dobra, teraz jak już wszystko wiem, co pozbierać. Może to coś w tym żurnale. Somebody cry today. I'm not sure who thought having insane people entertain each other was a good idea. Surprisingly, everybody was there today. Nobody killed themselves. That makes it a good day. Somebody cried today, but somebody always cried. I remember something else about my dream. The man in the hat was wearing all black. Even his hat was black, and his skin was black. His eyes. I can't describe his eyes. It was no, like... dobra, dobra, no. Czaję bazę. Jedyny kibel z latarką. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Bo trzeba dwie kartki tylko zebrać. Kurwa. Ja pierdol. Chujowe te horrory są. Nie gram już nigdy więcej w coś takiego. Wolę CS-a. Czy kurwa. A miałem nie przeklinać, przepraszam. Ale rozumiecie, powaga sytuacji w ogóle. Szkoda, że kurde jest jednorazowa. Nie ma tu mapy? Nie ma, nie? Nie ma mapy. Można kucać. Co jeszcze można robić? Nic, można open. Dobra, cię bądź. Teraz tak. Stąd przyszedłem. No, ale to kurde, nawet nie można żadnych punktów orientacyjnych określić. Wszystko wygląda tak samo. Jak ci ludzie to w ogóle pracowali? No i to jest to radio. To jest rozwalony fotel w tym. A, i nie ma lampki, nie ma też książek na półkach. To kim nie ma... O! A. Ja się chciałem powiedzieć, że nie ma co wchodzić do kibli, ale... I że wszystko, co jest ważne, leży na podłodze i zapewne... Wszystko, co jest ważne, będzie leżało tu w najbliższym otoczeniu moim. Będę otwierał, no mi ktoś kurwa zamknie. Kibel otworzyć? Już nie można. O, super. Okej. Trzeba szukać na podłodze, najlepiej w pokojach. Już ostatnio był w kiblu, ale... To jest biblioteka, tak? To jest w ogóle inny korytarz. Boże, kto budował to? Kto ten hotel budował? Znaczy hotel, ten szpital. Tutaj nic nie... W ogóle, czemu nagle kawałek jej tam po pamiętnika o snach się znajduje w jakimś losowym miejscu, gdzieś w pizdu w ogóle dalej niż jej pokój? Nie ogarniam. Rozwalona lampa. Dobra. O. Mam fula i co? Teraz? For recreational therapy, I read Tanya's book. It was a journal written by other patients about their encounters in the asylum with the shadow people. A couple had even seen the Hat Man just the way I did. I was still reading when they called lights out. Now, I don't claim to know much, but reading about a man who paralyzes people, chokes them, and steals their soul is not recommended reading for insomniacs just before bedtime.
Ej, mi się. No i co? Mam już cały żurnal, tak? I co dalej? Tu coś jeszcze jest. A, jest więcej kartek. Ja myślałem, że to tylko tyle. Gdzieś tu jest. Dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Dziwa, no nie lubię takiej atmosfery jednak. Granie w horror to nie jest dobra zabawa, a ja wiem co tu jest. Tu nie ma nic z tego co pamiętam. Ale lepsza atmosfera niż Slenderz. Bo efekty dźwiękowe lepsze. Slender przez to, że... A znowu się rozpowiadam o innych grach. Jak prawdziwy, proszę was, let's player i drzecie ryja jak się boję. Dziwa takie chodzenie i szukanie. Jezus, myślałem, że to są te jego oczy. Nie wróciłem. Nie, dobrze, jestem w nowym miejscu. Click to open. No, klikam. Nic nimo. Nic nimo. Też nic nimo. Tu. Też nic nimo. A tu. A tu. No. Nic. Kibel na pewno będzie. Nie? Czemu nie można kibla otworzyć? Idzie. Prawdę mówiąc, ta gra nudzi. To znaczy, nic się tu nie dzieje. Trzeba zmierać kartki. Ani to oryginalne w sumie. O, jest kartka. Przestało syczeć jak wziąłem. Odkryłem, jak syczy to są kartki. Niech zasyczy. No i co, gdzie teraz mam iść? Jestem jak po prostu ślepy we mgle. Głównie. O, tam coś przeszło. Idę zobaczyć co. A, tu byłem. To wiem gdzie. To jest jedyna inna rzecz. To jest jedyny korytarz, co wygląda jakoś inaczej. Radyjko. Ja pierdolę. O chuj. Zestrałem się autentycznie. No nie idź za mną. No kurde, nie idź. Syczy. Może to jest kartka. On idzie. Cały czas idzie za mną. Po co ludzie grają w horrory? Powiedzcie mi to. Odpowiedzcie mi na pytanie. W komentarzach najlepiej. Po co ludzie grają w horrory?
W ogóle coraz. Jezu, znalazłem coś. A to gówno jakieś. No was jest taki wolny. Nie idzie. Jesteśmy w kiblu. Już chyba kiedyś byłem. Tutaj? Aha, wiem gdzie jestem. Dobra, tędy nie przejdę. Jezus, myślałem, że... O kurwa, i co teraz? I co teraz? I co teraz? Chuj, chodź. Chodź. O, okej, dobra. Czyli to się nie wygrywa, jak się go spotka. Powiem wam. Byłem trochę przestraszony grając w to. Szczerze mówiąc, gra bardzo podobna do różnych Slenderów i innych takich. Samo spotkanie z gościem nie jest tak straszne jak to, że on cały czas za tobą chodzi. Grafika mogła być trochę lepsza i lokacje mogły być trochę lepsze, ale może właśnie o to chodzi. Także to był taki Halloweenowy bonus w postaci takiego krótkiego let's playa. Jeśli wam się podobało, to dajcie znać, to być może będzie więcej takich tam bajerków półgodzinnych. Też nie chcę was zamęczać. Kiepsko mi wychodzą jakieś dłuższe serie, jak widać zresztą po Mad Maxie. Więc myślę, że na takie krótsze mógłbym się bardziej zdecydować. Gra się nazywała The Hatman. Kiedyś kupiłem ją na Steamie za jakieś tam grosze i stwierdziłem, że można by wam ją pokazać. Jeśli chcecie obejrzeć też więcej zmagań, to też dajcie znać takich horrorów. No jest ich trochę, można by też to pograć, nie? Także dziękuję wam bardzo, że byliście tutaj ze mną. Nie zapomnijcie zostawić ocenę, łapki w górę, komentarza i w ogóle subskrybować, w ogóle róbcie te wszystkie internetowe rzeczy, o które zawsze wszyscy proszą. I do zobaczenia.